Proszę nam dać znać, jak wszyscy już będą gotowi. Dzień dobry Państwu. Wczoraj pan minister Czarnych mówił o tym, jak wspaniałe i doskonałe wnioski zostały złożone na konkurs dla organizacji pozarządowych. A dzisiaj pan premier mówił o przejrzystości i jawności tego konkursu. Otóż proszę Państwa, postanowiłyśmy zbadać, jak wyglądają wnioski i jak wygląda jawność i przejrzystość tego konkursu i na jakiej podstawie pan minister Czarnek podejmował decyzje dotyczące przekazania milionowych dotacji dla organizacji pozarządowych związanych z PiS-em. Proszę Państwa, dofinansowanie w ramach tego konkursu dostało 46 organizacji pozarządowych. Zrobiliśmy zestawienie tych organizacji, które otrzymały, przejrzałyśmy protokoły posiedzeń z komisji, które oceniały wnioski. Na różowo macie Państwo informacje o tym, jakie organizacje otrzymały opinię negatywną, a jak na zielono opinię pozytywną. Widać, że kartka właściwie w całości jest różowa. Otóż proszę Państwa, z tych 46 organizacji, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Edukacji, 29 organizacji miało negatywną opinię komisji oceniającej wnioski. 29 organizacji nie powinno dostać pieniędzy, ale pan minister zadecydował inaczej. On zdecydował, że te miliony tym organizacjom się należą. Komisję konkursową wybierał pan minister Czarnek. Członkowie komisji konkursowej to byli jego ludzie. I jego ludzie ocenili, że te wnioski nie nadają się do realizacji. Sprawdziliśmy też te 12 willi, które są tak bardzo głośne w tej chwili. I proszę Państwa, na 12 willi 9 otrzymało negatywną ocenę komisji powołanej przez pana ministra Czarnka. Mimo tych negatywnych opinii pan minister Czarnek przyznał tym organizacjom pieniądze na zakup tych willi. Proszę Państwa, te 9 willi kosztowało prawie 20 milionów złotych. To prawie połowa tego funduszu, który miał być rozdzielony dla organizacji pozarządowych. Ja też chciałam podkreślić, że pan minister Czarnek miał wybór. Otóż wśród zostało złożonych ponad 400 wniosków dopuszczonych do konkursu. Wśród tych wniosków było ponad 150 wniosków, które komisja konkursowa oceniła jako wnioski pozytywne. Wśród tych wniosków były przedszkola, wśród tych wniosków były organizacje harcerskie, wśród tych wniosków były również organizacje bliskie panu ministrowi Czarnkowi, czyli stowarzyszenia katolickie, salezjanie i tak dalej, i tak dalej. Pan minister Czarnek miał wybór, ale on nie chciał wyboru. On już miał w głowie ułożone, kto te pieniądze powinien dostać i bez względu na ocenę komisji konkursowej, bez względu na fakty, postanowił dać pieniądze tym organizacjom, które są najbliżej jego sercu, ponieważ są związane z politykami PiS-u. Proszę Państwa, wspólnie z Krystyną Szumilas przejrzałyśmy wszystkie protokoły z posiedzenia zespołu doradczego do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub remontu. Stąd te dane, o których mówiła pani Krystyna Szumilas. Ale zauważmy jedną rzecz. Ostatni z tych protokołów jest z 3 listopada. 3 listopada ostatni z protokołów dotyczących negatywnych opinii o wnioskach. Na tym protokole z 3 listopada mamy między innymi negatywną opinię do Fundacja Dumni z Elbląga, przypomnijmy Willa, oraz Fundacja Polska Wielki Projekt, czyli ta, która dostała największe dofinansowanie 5 milionów złotych. Można powiedzieć, że może te fundacje wykonały duży wysiłek i uzupełniły te wnioski tak, że one stały się pozytywne. Ale przypomnijmy, kiedy został ogłoszony wynik konkursu.
4 listopada. Czyli 3 listopada protokół komisji, że są negatywnie ocenione, 4 listopada decyzja ostateczna, że dostają pieniądze. I są wśród tych 9 willi, które spośród 12 przyznanych były negatywnie ocenione. Ale powiem więcej. My dotychczas zapowiadałyśmy bardzo jasno, że składamy wniosek do NIK-u, do Najwyższej Izby Kontroli, żeby zbadały, czy te procedury były nie tylko niemoralne, ale czy były również nielegalne. Natomiast po przeczytaniu dokładnym opinii, to jest następny dokument, który mam, to się nazywa karta oceny merytorycznej wniosku. Jeżeli ja w karcie merytorycznej oceny wniosku ekspertów powołanych przez ministra Czarnka czytam: kosztorys zakupu wyposażenia sporządzony został zbyt ogólnie. Cena nieruchomości nie została we wniosku dostatecznie uzasadniona ani uwiarygodniona. Poza tym wnioskodawca nie ma doświadczenia w prowadzeniu inwestycji ze środków publicznych, a wnioskowana inwestycja opiewa na bardzo wysoką kwotę. Przyznanie zatem dotacji mogło zostać uznane za sprzeczne z zasadą racjonalności i gospodarności przy wydatkowaniu środków publicznych. To ten ekspert stawia wprost zarzut o charakterze prawnym, że jeżeli tej fundacji, a to jest fundacja Megafon, zostaną przyznane środki, to będzie można mówić o niegospodarności. Dlatego przygotujemy również wniosek do prokuratury w tej sprawie, bo uważamy, że w sytuacji, w której eksperci mówią, że przyznanie środków to będzie niegospodarność, a mimo to 4,5 miliona zostają tej fundacji przyznane, fundacji Megafon, to możemy mówić o niegospodarności. My dodatkowo będziemy badać dalej, jesteśmy umówione na konkretne, kolejne dokumenty, które nam ma przesłać Ministerstwo Edukacji Narodowej w sprawie tego, jak te fundacje dostały potem zgodę, już po rozstrzygnięciu konkursu, na zmianę nieruchomości. My na przykład nie wiemy, jaką nieruchomość ostatecznie proponuje Megafon, ponieważ wiemy, że ta, którą dotychczas proponowali, to nie jest już ostateczna nieruchomość. Podobnie jest z Fundacją Wolność i Demokracja, która zdecydowała się, że jednak nie Żoliborz, tylko Saska Kępa. I to są arbitralne decyzje ministra Czarnka. Proszę Państwa, powiedzmy jasno, jeżeli Mateusz Morawiecki dziękuje ministrowi Czarnkowi i mówi o transparentnym, jawnym procesie, to mamy do czynienia z całkowitym zaprzeczeniem transparentności i jawności. 3 komisje konkursowe mówią negatywnie, 4 ogłaszane jest, że te fundacje dostają dofinansowanie w wysokości ilu milionów w sumie z negatywnymi? 20 milionów. Prawie 20 milionów. Prawie 20 milionów złotych, te, które miały negatywne opinie. I mówimy tylko o willach. I tylko mówimy o willach. Nie mówimy o tych na przykład jak organizacja Solidarni imienia księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie dostali 500 tysięcy na docieplenie kościoła, a utworzyli się na 3 dni przed złożeniem projektu. Jakie mogą mieć doświadczenie na przykład w realizowaniu projektów lub doświadczenie dotyczące wydatkowania środków publicznych, a to było w warunkach konkursu jako jedna z kategorii. Proszę Państwa, nie widziałam jeszcze, szczerze mówiąc, takiego konkursu, który byłby w taki sposób realizowany. Po pierwsze, nie wszystkie organizacje, które chciałyby przystąpić do tego konkursu, miały taką szansę, ponieważ to już mówiłyśmy, konkurs był ogłoszony w sierpniu, a przepisy w sprawie tego konkursu były przyjęte w maju ubiegłego roku. Zamknięcie ofert było 23 września. I potem dopiero po rozstrzygnięciu konkursu okazało się, że ci, którzy przystąpili do konkursu, mieli możliwość przesunięcia realizacji konkursu do końca 2023 roku. Czyli dopiero po rozstrzygnięciu konkursu minister zmienił warunki konkursu, ułatwiając organizacjom, które wygrały konkurs, zakup nieruchomości czy wykonanie tych zobowiązań wynikających z konkursu. Nie mówiłyśmy już o zmianie położenia budynków, czy zmianie budynków, które organizacje chcą zakupić. To wszystko działo się już po rozstrzygnięciu konkursu. Gdyby organizacje pozarządowe, które nie mają pieniędzy, które naprawdę robią wiele dobrych rzeczy dla uczniów, dla dzieci, dla młodzieży, wiedziały o tym,
że będzie możliwość przedłużenia konkursu, że ministerstwo sfinansuje całość i nie będzie wymagało, żeby do końca 2022 roku zakończyć i remont czy inwestycje, to pewnie do tego konkursu przystąpiłoby o wiele więcej organizacji i wtedy to by były te autentyczne organizacje, które coś dla dzieci i młodzieży bezpośrednio robią. To, na co zwracały jeszcze uwagę organizacje pozarządowe, pytając nas wprost i prosząc o odpowiedź, jak w tych wnioskach czy w warunkach konkursów były określone zadania edukacyjne. Czy beneficjenci musieli podać liczbę uczniów, uczestników, czy musieli podać harmonogram, czy musieli podać efekt tego ich programu. Otóż okazuje się, że to jest program edukacyjny, ale tam o takie rzeczy w ogóle komisja konkursowa ani pan minister Czarnek nie pytał. Najważniejsze były nieruchomości i najważniejsze było to, żeby te nieruchomości trafiły w ręce osób, które mają ten konkurs wygrać. Ale za to można było się pochwalić tym, że w Kongresie Polska Wielki Projekt występuje Morawiecki, albo że w innym wniosku, że na przykład ekspertem jest pan poseł Kurzępa z PiS-u. Jak widać, to działało dużo skuteczniej. Proszę państwa, chciałam powiedzieć jeszcze jedną złą wiadomość. Ministerstwo nam powiedziało, że środki już wpłynęły na konta tych fundacji, że w tym tygodniu ostatnie środki wpłynęły. W związku z tym, nawet jeżeli te fundacje jeszcze nie zrealizowały zakupu nieruchomości, to te pieniądze są już na ich kontach. W związku z tym każdy z nas, państwa środki są wydawane w taki sposób przez ministra Czarnka. Dla mnie to naprawdę jest na pewno niemoralne. A jeśli chodzi o legalność, to ma to stwierdzić prokuratura, Najwyższa Izba Kontroli i przygotujemy te wnioski i w najbliższym czasie zostaną złożone. Tak, właściwie jedynym warunkiem tego konkursu, takim, który minister będzie mógł rozliczyć, jest to, czy dana organizacja kupiła willę, czy nie kupiła willi. Natomiast według tych nieokreślonych kryteriów związanych z zajęciami, no właściwie nie będzie można organizacji rozliczyć, bo nawet jeżeli organizacja zrobi jedno zajęcie dla jednego dziecka, to może uznać, że zrealizowała swoje zadania. Więc to jest niby konkurs edukacyjny, a tak naprawdę jest to konkurs na zakup nieruchomości dla sympatyków i osób związanych z PiS-em. Jakie argumenty, te, które pani zaznaczyły na różowo, najczęściej się pojawiały te przeciw? Bardzo różne. W przypadku megafonu, który mam tutaj w ręku, we wszystkich warunkach. To znaczy tutaj nie było właściwie jednej pozycji, w której by byli oceniani pozytywnie, jeśli chodzi o wykonanie samej zakupu nieruchomości, ich doświadczenie, wykonanie dotychczas, rozliczenie dotychczasowych projektów. Między innymi w innych też było wątpliwości co do tego, czy wcześniej mieli środki publiczne i je prawidłowo rozliczyli. W związku z tym, no po coś się powołuje ekspertów, po coś się powołuje komisję konkursową i potem można zanegować jeden wniosek, jeżeli ktoś uzupełni. Ale po pierwsze, jak uzupełnić między 3 a 4 listopada? A po drugie, nie może być tak, że zgodnie z tym, co pokazała pani poseł Szumilas, na 12 przyznanych dużych obiektów, jakimi są wille, 9 miało negatywną opinię. Ja jeszcze chcę powiedzieć jedną rzecz dość jasną. Tutaj pytanie jest o to, że powinno być jakie dokładnie warsztaty, jakie. Dla większości fundacji, dużo więcej fundacji można by było wspomóc na organizowanie konkretnych zajęć, gdyby wydatkować te same środki. Pamiętajmy o tym, że fundacje mogą po preferencyjnych warunkach zwykle wynajmować nieruchomości od miasta, od samorządu. W związku z tym, jeżeli ktoś kupuje willę na 2,6 hektara ziemi, to ja mam naprawdę pytanie, po co fundacji grunt o wielkości prawie 3 hektarów? I jeszcze jedna rzecz. Jeżeli się już robi takie decyzje, to wtedy wykonalność, trwałość projektu powinna być znacznie, znacznie dłuższa, ustalona w warunkach konkursu, nie 5 lat, tylko okres powinien być na tyle długi, żebyśmy mieli pewność, że w pełni zamortyzuje się ten zakup dla państwa i to będzie przez lata służyć na cele edukacyjne. Za 5 lat, nie wiem ile ustalił w warunkach ten właśnie od tego domu na 2,6 hektara, ktoś będzie, no to za 10 lat, ktoś będzie mógł sprzedać ten teren i przeznaczyć na zupełnie inne cele. To ja jeszcze tylko jedną rzecz dopytam, czy prawo to zmienione, ta ustawa pozwala ministrowi Czarnkowi nie liczyć się z opinią komisji konkursowej w ogóle? Tam nic
nie ma o tym. To nie musieli brać pod uwagę. Warunka konkursu było, że ma prawo do decydowania. Decyzja ministra, tak, prawo tak zostało zmienione. Pan minister sobie to w prawie zabezpieczył. Tyle tylko, że jest prawo i jest moralność. Tak? Pan minister odpowiada za pieniądze Polek i Polaków. Pan minister odpowiada za te miliony, które rozdaje przed rodzicami, przed dziećmi, przed uczniami, przed ludźmi, którzy wpłacają te pieniądze do budżetu państwa. I takie widzimisię ministra w ogóle nie powinno mieć miejsca. Ale te rzeczy, które znalazłyśmy w dokumentach konkursowych, są takimi, które pozwalają nam złożyć wniosek do prokuratury i dają nadzieję na to, że po prostu prokurator tutaj tak podejmie kroki i ktoś za to odpowie. Pan minister za to odpowie, bo nie wolno wydawać pieniędzy publicznych niecelowo, nie wolno ich marnować, nie wolno. I to już ich... jest w prawie. I to już jest w prawie napisane. I nawet jeżeli to jest napisane tylko tak wydaje się panu ministrowi ogólnie, to ja panu ministrowi gwarantuję, że to jest bardzo poważny zarzut dysponowanie, tak, zarzut niegospodarności, zarzut dysponowania środkami publicznymi po uważaniu. Po to powołuje się komisje konkursowe, żeby ona rzetelnie, bezstronnie oceniła wnioski. A pan minister, jeżeli chce podjąć inną decyzję, to musi ją uzasadnić. Pani minister, a za czasów, kiedy pani była ministrem, przydzielano różne dotacje, no nie na nieruchomości, bo to było niemożliwe, ale na różne działalność różnych organizacji. Czy zdarzało się, że na przykład pani czy pani zastępcy delegowani do tych zadań zmieniali decyzję komisji, gdyby pani na biurko dostała negatywną ekspertów, to czy mimo to pani przydzieliłaby dotację? To znaczy ja bym przy negatywnej decyzji ekspertów nie przydzieliła takiej dotacji. Dotacja musi być przydzielona zgodnie z warunkami konkursu, tak? I dla mnie to jest niezwykle ważne, żeby te warunki konkursu, które zostały ocenione, które zostały przedstawione, były przestrzegane. Dziękujemy państwu bardzo.